Witam Was na swoim kanale, ja jestem Jango. Dzisiaj 6251, taki mały zestaw z figurkami. Zapraszam do recenzji. Więc w roku 1990 wychodzi nasz 6251. Jest to Pirates Mini Figures, tak się nazywał ten zestaw. I są to figurki po prostu z serii Pirates. I przedstawia nam to pudełko na pewno piratkę, kapitana Rogera, zwykłego pirata oraz tutaj dwóch żołnierzy, którzy maszerują i wpadają akurat na tych piratów. Z góry tego pudełka oczywiście mamy tylko nazwę Legoland, 6251 numer, z dołu mamy oczywiście kod kreskowy, logo Lego, tutaj mamy od jakiego wieku można się bawić tym zestawem, tu jest akurat od 3 lat. Z kolejnego boku tutaj wszyscy piraci razem z żołnierzami już imprezują, prawda? Cieszą się, bo widać, że pieniądze są zdobyte, dzielą łup. No pierwszy raz widzę taką scenkę, gdzie faktycznie żołnierze dzielą się z piratami jakimiśkolwiek pieniędzmi. To jest dość wyjątkowe, bo rzadko się to zdarza, zawsze jedni z drugimi walczyli, ale widzę tutaj strzelba została postawiona do góry na znak pokoju, a tutaj kapitan Roger faktycznie próbuje jeszcze się jakoś dogadywać tutaj z jednym z oficerów. Z kolejnego boku mamy dokładnie to samo, tylko że tutaj mamy jeszcze jakieś napisy oraz 6251, oczywiście logo Lego, no i tą moją ukochaną papugę w tym kolorze czerwonym z tymi nadrukami białym oraz żółtym dziobem. Z tyłu tego pudełka, no oczywiście alternatywne modele. No ale jak tu stworzyć alternatywne modele, jak po prostu nie mamy praktycznie żadnych dostępnych klocków? A no po prostu poustawialiśmy inaczej figurki, tak żeby były bardziej różnorodne. No tutaj mamy trochę inaczej ustawionego pirata, ci żołnierze też podobnie są poustawiani. No tutaj z kolejnego boku jest, widać, że jakiś transport tych piratów, oni gdzieś po prostu tutaj idą w dalszym ciągu. Tutaj widać, że pieniądze zostały zdobyte albo przejęte przez tych żołnierzy, tutaj jest zatrzymanie i kierowanie do więzienia. Także nie mogę się doczekać, aż złożę ten zestaw i pokażę Wam go na żywo. Pozwoliłem zrobić taką małą scenkę tutaj za pomocą moich płyt. Tutaj ci piraci po prostu czekają na transport, żeby ten skarb po prostu przetransportować i uciec z wyspy. Omawiając w ogóle ten zestaw, zobaczcie pierwszą figurkę, jaka jest. To jest pierwszy podstawowy pirat. Oczywiście czerwona bandana, bardzo fajna koszula w paski, jedna z fajniejszych figurek, którą bardzo lubię. Oczywiście jest super kolorystyka, bo mamy żółty, czerwony, niebieski. Wszystko jest super, bardzo dobrze to wszystko wygląda. Z tyłu oczywiście nie ma żadnego nadruku, więc mogę go z powrotem odłożyć. Bardzo dobrze uzbrojeni byli ci żołnierze, pamiętam ich bardzo dobrze. Wysokie czapki, charakterystyczne pagony w kolorze czerwonym, tak by pasowały idealnie do reszty. Muszkiet i popatrzcie, można zrobić sobie z nim tak i on wtedy będzie go jakby nosił na ramieniu i będzie mógł sobie maszerować dzięki temu. No i oczywiście z tyłu fajny mały plecak w kolorze brązowym, standardowa podstawowa główka, jak dla tej figurki. Trzecią właściwie figurką, jaka jest, to kobieta pirat, która jest charakterystyczna dla tej serii. Duże czerwone usta, fajny biust, tutaj mamy pasek przez ten biust lecący, tutaj mamy też jeden pas. Oni fajnie to w ogóle wykorzystali, bo figurka jest właściwie biała i fajnie ją tutaj wytajlowali, żeby ona miała taki swój charakterystyczny właśnie to wcięcie. Mi się to bardzo podoba, że oni to dobrze wykorzystali, aczkolwiek mam jeden żal do tej figurki. Niestety nie wymyślili żadnych ciekawych głosów do tych właśnie kobiet. No i tą kobietą jedyną właśnie była ta piratka wtedy na owe czasy. Ja ozdobiłem ją w pieniądze, żeby ona trzymała. Tutaj mamy jeszcze szpadę. No i to wszystko bardzo dobrze wygląda, z tyłu nie ma żadnych podruków. Kolejną figurką, jaka jest, to oczywiście oficer tych naszych niebieskich żołnierzy. On tutaj ma taką podstawową głowę w kolorze brązowym, żółte pagony. Figurka posiada też taki sam tors
podobnie jak żołnierze, tylko różni się oczywiście nakryciem głowy. No i tutaj tymi pagonami, bo są w kolorze żółtym, z tyłu żadnych nadruków nie ma. Oczywiście uzbroiłem go w jedną szpadę i wygląda on wyśmienicie. Jeszcze mamy główną postać w ogóle wszystkich piratów. Ostatnio też ją omawiałem. No, widzicie, ona po prostu... On się powiela w wielu, wielu zestawach. No, jest to oczywiście kapitan Roger, jego fantastyczna czapka z nadrukiem czachy. Oczywiście trzyma w prawej ręce papugę. Jest to też charakterystyczny element dla serii piratów. Oczywiście jego pagony w kolorze brązowym. On jako jedyny w ogóle z wszystkich piratów chyba ma te pagony w kolorze brązowym. Był jeszcze taki pirat, który był pod koniec serii, miał niebieskie pagony, ale to też podejrzewam, że miał bardzo podobną główkę do naszego kapitana Rogera. Nie odchodząc od tematu, zobaczcie, on trzyma w haku pistolet. Nie wiem, jakby miał go zamiar odpalić, ale no, po prostu papuga nie jest w stanie się zatrzymać na tym haku, więc dali mu tutaj do tego haka pistolet. Jest po prostu świetna ta rączka i wiele osób kupuje go tylko i wyłącznie właśnie na tej rączki. Oczywiście nóżki z jedną drewnianą nogą, tutaj jedna zwykła. Figurka bardzo charakterystyczna dla tej serii. Spośród 28 elementów zostały jeszcze nam skrzynia, a w niej monety. Ja oczywiście w zestawach tego nie wykorzystuję, ale to jest tak jakby... Każdy to dodawał właściwie do skrzyni, by jakby zwiększyć wartość złota, właściwie skarbów w tej skrzyni. No i oczywiście monety charakterystyczne też dla serii piratów. Rycerze niestety monet nie mieli, tylko jedynie piraci. Dziękuję bardzo za obejrzenie tej recenzji. Mam nadzieję, że zestaw 6251 Wam się podobał. A ja Was zapraszam do kolejnych recenzji, do pozostałych na moim kanale. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!